Siemano moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, a dzisiaj przejdziemy sobie do takiego wyzwania. Wpadłem na pomysł, że pokażę wam miejsce, o którym zapewne wiecie, ale jeżeli nie, to nie ma za co, już wam je pokazuję. A to ze względu na te dwa wyzwania, które tu mamy, gdzie musimy dokonać zabójstw przy użyciu łuku drapieżcy, bądź też zabójstw trującymi strzałami. Spróbowałem to połączyć, aczkolwiek no, nie do końca mi się to udało, jak widzicie po tych statystykach. No dobra, ale jednak udało mi się wpaść na bardzo ciekawy pomysł. Posłuchajcie sami. Wydaje mi się, bo teraz dopiero o tym pomyślałem, że jeżeli byśmy zabijali je w głowę tymi strzałami zatrutymi, to za jednym razem byśmy zakończyli obydwa te wyzwania, więc miejcie to na uwadze, moi drodzy. Chodzi o to, że pokażę wam miejsce teraz, gdzie możecie dokonać właśnie tych zabójstw i to w taki łatwy sposób. Zobaczcie na mapie. Tu jest tuż koło Gloucestershire. Tu jest Gloucester. A tutaj, jak się udacie, to macie właśnie taką piękną foteczkę. A to tak to wygląda z góry. Mamy tutaj masę właśnie węży i właśnie przez ich zabijanie możecie z łatwością wykonać wszystkie tego typu zadania, w których musicie eliminować poszczególne, dokonać poszczególnej liczby eliminacji. W tym miejscu 50 po prostu. No i sobie lecimy po kolei. Co prawda powinienem jeszcze trochę uzupełnić strzały, ale wiecie jak to jest. Liczę na to, że pozbieram je zaraz. No i tak musicie 50 razy. Jak z góry się naliczyłem, to jest tutaj około 30 tych węży. Oj, chciałeś mnie zaskoczyć, dziadu? Nie wolno, nie pozwalam. No właśnie. I o czym ja mówiłem? O tym, że około 30. Ale trik polega na tym, że jeżeli rozbijecie sobie te właśnie wazony, to również w prawie że wszystkich tutaj możecie jeszcze, że tak powiem, powiększyć trochę tą liczbę. Oczywiście najlepiej użyć sobie tego wzroku Odyna, żeby pokazało nam czerwone oczywiście te sylwetki. Ale wariat się rzucił, co? Dobra, ale kontynuując, żebyście widzieli właśnie gdzieś tam dokładnie jeszcze żywe te nasze, że tak powiem, tutaj żywe węże, no i po prostu musicie dokonać. Myślę, że może 50 już się uzbiera, a jeżeli nie, to na końcu pokażę wam jeszcze jedno miejsce, gdzie też kilka znajdziecie, gdzie będziecie mogli dopełnić to wyzwanie. A teraz przyspieszmy sobie do wyeliminowania. Dobra, wydaje mi się, że to w tej chwili tyle. Jeszcze te jedne wazony tu chciałem sprawdzić. Tylko gdzie one były? Tak powiem szczerze, o tu. O, widzicie, no i tu mamy jeszcze kilka. No i możemy spokojnie wyeliminować. Dobra, i jeszcze te sprawdzimy, żebyście już wiedzieli. No i tu nie ma, nie? I też tutaj pamiętajcie, że przy tym domku też tutaj było kilka, nie? No i dobra, przejdźmy do tej lokacji, o której wam mówiłem wcześniej. Tutaj, to jest tuż obok, wystarczy, że przejdziecie na drugą stronę rzeki i tutaj w tym lasku również są węże. Już się tam przenosimy. No i tak jak mówiłem, zobaczmy jeszcze raz, gdzie jestem dokładnie. Tutaj widzicie, tu do tego lasku wchodzimy. Oczywiście użyjcie sobie też wzroku Odyna. Jak widzicie, one już nie są tak blisko jak wcześniej. Wszystkie obok siebie, aczkolwiek zawsze można, ale jeszcze chciałem wykonać kilka tych zabójstw tą trucizną. Tutaj musicie uważać, bo one niby tak tu są rozsiane, ale nie do końca, widzicie? O, ale one są całkiem w znacznej odległości od siebie. Oczywiście jeżeli tymi strzałami z trucizną chcemy je wyeliminować, to najlepiej w głowę celować tych węży, bo one nawet nie chcą padać za każdym razem w tłów. Chociaż to też nie zależy za każdym razem od różnych... Kurczę, nie bez tej... To od różnych aspektów zależy, tak mi się wydaje, że raz się uda, raz nie. No widzicie, tu ich było też już kilka. Nie wiem, może z 7, 8? Chyba jakoś wcześniej jak się naliczyłem, to było ich 8. No i mniej więcej tak to wygląda. Zbiegam specjalnie, żeby pozbierać te
strzały, bo przedtem ich mi brakowało, ale jak widzicie, nie brakło ich mi, a miałem ich na początku tylko 11. Więc spokojnie, czy tu jeszcze jest jakiś wąż? Chyba nie. Zobaczmy, jak się prezentują statystyki. To tak, to 50 przy użyciu tego drapieżcy ukończyłem, no i zostały mi też te trującymi strzałami. Wydaje mi się, bo teraz dopiero o tym pomyślałem, że jeżeli byśmy zabijali je w głowę tymi strzałami zatrutymi, to za jednym razem byśmy zakończyli obydwa te wyzwania, więc miejcie to na uwadze, moi drodzy. A tymczasem wydaje mi się, że to by było na tyle. Ja tu oczywiście pobiegam jeszcze. Jeszcze z takiej ciekawostek, jeżeli wyeliminujecie wszystkie, a będziecie chcieli tu wrócić, to u mnie to polegało na tym, że ja przeniosłem się do krótszej przystani, później musiałem w ogóle grę wyłączyć. Wyłączyłem, dosłownie uruchomiłem od razu, od nowa i już miałem wszystkie znowu do wyeliminowania. Tak więc dajcie znać, czy u was też to tak działa. A tymczasem, moi kochani, oczywiście zapraszam was do innych moich filmów, oczywiście na kanale, czy to z Assassinem, czy też z Dying Lightem. Z Dying Lightem nie ma jeszcze dużo tych filmów, ale pojawi się więcej. A tymczasem oczywiście zostawcie lajka, jeżeli wam pomogłem, subskrypcję, żeby być na bieżąco. No i trzymajcie się, moi kochani, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć, cześć, cześć!